Babylon Promotion, 6 walk, 6 zwycięstw, jedno zwycięstwo przez KO Kamil Szeremeta. 72-200, 72-200 waży Łukasz Wawrzyczek. Więc spokojnie, w tym limicie 72,5 kg umówionym przez oba zespoły. Znacznie lżejszy, 71 kg, 600 gram waży Kamil Szeremeta. 71,600 to jest walka, która toczyć się będzie na dystansie 8 rund. Szeremeta kontra Wawrzyczek. Dużo większe doświadczenie na ringu zawodowym Łukasza Wawrzyczka, zawodnika Uniboxing, Boxing Oświęcim. Z drugiej strony Kamil Szeremeta szykował się do walki z Jackiewiczem. Ostatecznie walka z Wawrzyczkiem. 8 rund, myślę, że bardzo ciekawe starcie. Łukasz, kilkadziesiąt godzin do twojej walki z Kamilem Szeremetą. Na 10 dni przed samą walką zaakceptowałeś to wyzwanie, ale po sylwetce widać, że forma jest dobra. Tak, zaakceptowałem z dwóch powodów, ponieważ pierwszy no to czuję się dobrze i czułem się w dobrej formie, ponieważ przygotowywałem się pod tą galę, która była 10 dni temu. Druga no to jest to szansa pokazania się na szerszej publiczności i zademonstrowania dobrej pozycji, dobrej, no tym, że jeszcze się liczę w tym boksie w naszym polskim w wadze średniej. Szykowałeś formę na Częstochowę, na 6 rund, tak dobrze pamiętam, czy 8 to 8. Było? 8 rund. 6, ale szykowałem się na 8. 6. Jesteś gotowy, aby przyboksować pełne 8 rund, biegasz maratony, ale wiadomo, że to nie jest to samo, nie jest ten sam wysiłek. No nie, właśnie od jakiegoś czasu już nie biegam na razie tych maratonów, bo nie mam nawet kiedy pobiegnąć tego maratonu, także odpuściłem na razie startę. Oczywiście trenowałem pod 8 rund i pojechałem na tym, jadę na tym jednym cyklu. Jak wyjdzie, zobaczymy jutro, ale no, myślę, że dwa tygodnie formy się nie da stracić. Z wagą widzieliście, nie miałem problemu, no także chyba wszystko jest zrobione, no tylko trzeba jutro teraz, żeby to był ten dzień. W dwa tygodnie formy się nie da stracić, ale z drugiej strony, czy da się ją utrzymać, czy da się też przygotować dwa szczyty formy, tak? Bo jeden na walkę dwa tygodnie temu, drugi na jutrzejszą, no trochę poważniejszą jednak chyba walkę. No dlatego właśnie wszystko każe się jutro, nie będę tu mówił i jakieś tam opowiadał derdymały, ale no postarałem się dwa tygodnie, żeby ta forma nie uciekła, a jak wyjdzie jutro, to, no to zobaczycie sami. Kamil, jutro twoja walka z Łukaszem Wawrzyczkiem. 10 dni miałeś na dostosowanie się do nowego rywala, udało się? Pewnie, że się udało. No, z trenerem zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Przestawienie się no, zajęło nam te 10 dni, ale jestem dobrze przygotowany na Łukasza. Będzie ogień. To jest duży przeskok dla ciebie z małego, szybkiego Rafała na dużego, szczupłego Łukasza? To znaczy, powiem tak, że miałem różnych sparring partnerów. No, wiadomo, byli podbierani troszeczkę pod Rafała. Ale już pod koniec ostatni sparring zrobiliśmy właśnie z wyższym, z chudszym zawodnikiem. Taktykę też troszeczkę inną trzeba było obrać, no ale wyszło zajebiście, więc będzie ogień. Szykowałeś formę życia na Rafała. Pomimo tych wszystkich perypetii udało się to podtrzymać? Znaczy formę życia, no nie formę życia, no wiadomo, że na każdą walkę będę coraz lepiej przygotowany, coraz lepiej doświadczony, bo wiadomo, trening czyni mistrza, więc w jakimś stopniu to na pewno no, wpłynęło, nie, na tą całą sytuację.